Halo, dzień dobry. Dzisiaj przedstawię wam wszystkie istoty Chestero podobne w całym uniwersum Don't Starve, a jest co przedstawiać, bo mamy aż 10 różnych kombinacji. Zacznijmy od Chestera, a właściwie to od Ottona von Chesterfielda. Jego podstawowa wersja pozwala zmieścić 9 przedmiotów, posiada on 450 zdrowia i regenerację zdrowia 22,5 punkta na sekundę. Podąża on za kościanym okiem, które możemy znaleźć zazwyczaj pomiędzy stawami. Kiedy umrze, wyrzuci wszystkie posiadane przedmioty, kościane oko się zamknie, ale powróci on nowonarodzony dnia następnego. Posiada on 2 specjalne wersje, które możemy uzyskać poprzez transformację podczas pełni księżyca. Aby uzyskać cienistego Chestera, musimy wypełnić każdy slot w jego ekwipunku koszmarnym paliwem. Po transformacji zwiększy on swoją pojemność do 12 slotów. Aby uzyskać lodowego Chestera, musimy go wypełnić niebieskimi kryształami i po transformacji będzie on działał jak przenośna lodówka, czyli będzie wydłużał czas gnicia jedzenia o połowę i będzie ochładzał kamienie termiczne. Co ciekawe, w przeciwieństwie do standardowej lodówki możemy do niego wkładać inne przedmioty nie będące jedzeniem. W wersji Together po każdym wyjściu z gry i zejściu do jaskiń postać wyrzuci z ekwipunku kościane oko, więc niemożliwym jest korzystanie z Chestera w jaskiniach. I dlatego w Together możemy w jaskiniach znaleźć stosunkowo nowego, Chestero podobnego zwierzaka, czyli Hatcha. Posiada on takie same statystyki jak Chester, ale podąża za specjalną rybką w akwarium, którą możemy znaleźć na biomie, który zazwyczaj jest w centrum jaskini. Jego unikalną cechą jest możliwość świecenia, jeżeli wsadzimy do niego świetlistą bulwę. Posiada on 2 specjalne wersje. Bojową, która wymaga wsadzenia do jego ekwipunku bulwy i włóczni. Będzie on wtedy atakował wszystko, co go uderzy, zadając 30 obrażeń. Możemy go wykorzystać do zabijania potężnych macek. Druga jego forma wymaga wsadzenia jednej świecącej bulwy i jednoosobowej orkiestry. Będzie on wtedy grał muzykę i generował aurę aż 40 sanity na minutę przez około 3 minuty. Potem zużyje się cała jednoosobowa orkiestra, a Hatch powróci do swojej standardowej formy. Kiedy postanowimy wyjść z gry albo z jaskiń, to postać wyrzuci akwarium, więc niemożliwym jest wyprowadzić Hatcha na powierzchnię. Jednak w DLC Shipwrecked funkcjonuje Packing Baggins, który pełni funkcję Chestera, ma takie same statystyki, ale przemieszcza się szybciej i lata. Cały czas podąża on za szkieletem rybki. Wyróżnia go mechanika głodu. Aby go nakarmić, trzeba umieścić dowolną rybkę lub owoce morza w jego ekwipunku. Kiedy go zamkniemy, to zje on dany mu pokarm. Posiada on maksymalnie 150 głodu i kiedy przekroczy 120 punktów, stanie się grubasem, czyli zwiększy swoją pojemność do 12 slotów. Będziemy musieli go karmić 48 punktów dziennie, bo kiedy jego głód spadnie do zera, krótko mówiąc, schudnie, zmniejszając swoją pojemność. Aha, głód nie obniża jego zdrowia. Jednak zamiast karmić, możemy go przemienić w ognistą wersję. Transformacja wymaga wsadzenia do niego 9 kawałków obsydianu. Kiedy to się stanie, będzie on automatycznie atakował pobliskie potwory swoim zasięgowym atakiem. Nie zadaje on obrażeń, ale podpala przeciwnika i co ciekawe, atakuje również Webera. Nie polecam liczyć na niego w walce, bo atakuje on dosyć rzadko i będzie podpalał wszystko dookoła. Jeżeli wsadzimy do jego ekwipunku łatwopalne przedmioty, to przemieni on je w popiół. Ostatnim Chesterem, tym razem z Hamlet, jest ptak. Możemy go znaleźć na wyspie Roka jako jajko i będziemy musieli mu zapewnić odpowiednią temperaturę przez 3 dni, jeśli chcemy, żeby się wykluł szybciej. Jeśli jednak wam się nie śpieszy, możecie zostawić go samemu sobie, co zajmie dłużej, ale oszczędzi wam zabawy z przenoszeniem jajka. Po wykluciu wyskoczy przedmiot, za którym będzie podążał ptaszol. Jako jedyny czesteropodobny stwór nie posiada on żadnych specjalnych wersji możliwych do uzyskania poprzez transformację. I niestety nie liczyłbym, że niedługo zostanie dodana taka mechanika, bo dzisiaj Hamlet ostatecznie wyszedł z Early Access. Otrzymaliśmy kozacką animację, którą teraz możecie znaleźć na kanale Clay i w opisie tego filmu. Na temat, czy warto kupić Hamlet, powstanie osobny materiał, żebym mógł zgarnąć kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń więcej na ludziach nie mogących się zdecydować. Co? Kto to powiedział? Chomik mi przebiegł po klawiaturze. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.
Cześć.